O, twoja energia życiowa. O, staj się młodszy. Rozpierdol go! Cześć, leci ekipa WK z tej strony, bez Sakera. Saker w Paryżu na meczu NBA. I szkoda, bo Saker wygrał poprzedni odcinek. Dlatego go w zimówce. Bo my musimy wygrać kiedyś. I dzisiaj robimy coś takiego, że śrubujemy konkurencję downhill, ponieważ tutaj nasza ekipa stwierdziła, że jest to najfajniejsza konkurencja do śrubowania. Jak pamiętacie, robiliśmy sobie śrubowanie w letniej olimpiadzie i tam był sprint. Kurwa! Sprint jest na 100 metrów taką no, bardzo popularną konkurencją i każdy tam kumał, o co chodzi w miarę, jaki czas jest fajny, że jak schodzimy poniżej 9, no to, że to niemożliwe, tam były duże emocje. Tutaj nie ma takiej konkurencji, ale chłopaki wybrali emocjonującą i fajną do śrubowania. W sensie nie chodzi mi, że nie ma takiej fajnej, że nie ma takiej powszechnej, że na przykład w downhillu nie wiesz, jaki jest dobry czas, bo masz dużo zjazdów i tak dalej, nie? Wiemy. Dobra, na hardzie gramy, a wiemy, bo co, bo zrobiliście jakiś rekord? Na hardzie i właśnie wynik, jaki my myślimy, mityczna u nas jest 20, minuta 25, ale myślę, że dla was minuta 30 to już będzie serio wyzwanie. No, żeby dobrze zjechać i mieć serio właśnie taki dobry czas, trzeba cały czas trzymać przyspieszenie R2 i operować R2 na zakrętach. A co jest R2? L2, to mocne skręty, hamujesz. I przy okazji drążek też, nie? Czyli L2 w lewo i w prawo? Gałka, nie rozumiem. Nie, gałką normalnie musisz sterować. No ale L2 to jest pochylenie L2, w lewo? Nie, L2 to jest hamulec. I musisz dobrze przy zakrętach operować tym hamulcem, a cały czas przyspieszenie. To zaraz zobaczymy samouczek. Dobra, zanim sobie zobaczymy instrukcję, to oczywiście konkursik. Jak wziąć udział? Łapka w górę, subik i komentarz, ale nie nachalny. Jakieś wasze przemyślenia, żeby to nie było, wiecie. Koment, tylko jakieś przemyślenie Odpowiedzi się dowiecie, że wygraliście, bo do jednej osoby na ten komentarz odpowiemy, żeby się z nami skontaktowała. Tak jest. I wyniki jutro. Wyniki jutro na Instagramie WK. Tak, no. Warszawski Koks. I to wszystko, co mamy na stole, leci do zwycięzcy. Tak jest. Wraz z tą otwartą wodą. Nie. Tfu, to moja. Dobra, jedziemy, kurwa. Owcy, pierwszy zjazd, obstawiam mi na 50. 9. Z czym się kojarzy 9 chyba? 9? Nie wiem. Jakoś dziwnie znajomo. Ilość powtórzeń. No. Och! Hipertrafi. O chuj! Dobra. No teraz oswajamy się, tak? Operuję lewą gałką, widzę. A gałka z skręt i L2 to co to było? Ostry skręt? L2 to jest hamulec. A trzeba tak mocno hamuje przy tym. Trzeba hamować w ogóle? Tak, no. Kiedy? Najlepiej przy bramkach właśnie. A tam pierdolą. A ciężkie to. To... Nie jest ciężkie, jeszcze tylko ja nadgorliwie. Musiał... Trzeba gorliwość wyłączyć. Będę musiał jeszcze ich przeprosić, bo wiesz... Na początku mówili, jakbyśmy nie mieli szans, to mnie strygerowało. Trzeba trasę znać. Ale chyba jest ciężko naprawdę. Trzeba poznać trasę jak w samochodówce, panowie, na spokojnie to zrobimy. I to chyba naprawdę jest poza naszym zasięgiem pokonać Zakrzewa i Bartka. Zrobimy to na tym odcinku, zobaczycie. Szybciej niż myślicie. Najpierw poznajmy trasę. Zobaczcie, już gdyby nie tamte błędy, zobaczcie, jaka już się czutka robi. No. Lewo, prawo od razu masz. Zobacz, tu niby błąd, patrz jak skorygowałem. No nie, no już panowie macie przejebane, no. Z waszym wynikiem mi się wydaje. Patrzcie, jakie już są korekty. Nie zejdziesz poniżej minuty 25. Dobra, ominąłem, nie ma co się smutnić. Ile powiedziałem, że zjedziesz? Minuta 50? Ale teraz to jest, wiesz... Idealnie powiedziałem, że... No nie, no minuta 4,70. Naciskałem się 30 stopnych się pomyliłeś. Zobacz, nie miałeś racji i nie masz racji jeszcze drugi raz, bo zaraz powiemy wasz rekord. A to trzeba dotknąć tych? Lecicie. Tylko pomiędzy. Kto teraz? 3 sekundy. Ty. Ale jak dotkniesz, to git. No masz takie lekkie wytrącenie z równowagi, nie? I wtedy tak tracisz na czasie, nie? Włączył teraz. Tylko prawy dolny używam?
prawy dolne przyspieszenie, L2 hamulec. Ty nie hamowałeś owca. Hamuj przy bramkach. Hamowałem potem, później. Hamuj przy bramkach. No to robię R2, tak? Cały czas. A teraz X, cały czas X. Jak to? X, no bo wyjść. Długo? Nie, o, teraz. Już lecisz. No i co, tak jadę? No między to bramkę. Kurczę, obstawiam, że pączek powinien się wyjebać zaraz, no, bo... Kurde. Jednak do takich gierek, no ty Ponczu, wydaje mi się, że na pierwszy rzut będzie ci ciężko. No kurwa, też. Jest ogień. Ja pierdolę. Ciężko. Ale już znasz tor, nie? Nie. Popatrzyłeś przed chwilą, już powinno być łatwiej nieco. Patrz, co się dzieje. No jak za daleko jak wyjedziesz, łatwo, to jest gleba, nie? Jak on łatwo traci równowagę. Ale fajna konkurencja do śrubowania, podoba mi się. No, ale pierwsza to w i też maksymalną prędkość nie widzieliśmy. Możemy odnotowywać, jaka maksymalna prędkość będzie u danego. Trzeba wyczuć to w ogóle. No. No już jest, zobacz, już jest lepiej. Ale my tutaj gramy na czas, kto po prostu lepszy czas wykręci, nie? No. No, tu fajnie można ryzykować. Poniżej minuty 30. No. To jest cel. A to szybki odcinek będzie, bo ja schodzę poniżej minuty 30 w drugiej prze... Tak się wydaje. Co? Tak się wydaje tylko. Co ty zawsze? Tak się wydaje. Jak w ciebie nie wierzę. 3 sekundy to jest ominięcie pachołka. Tak. Ominąłeś pachołek przy próbie minuta 30? Nie, właśnie trzeba idealnie. Ja miałem najlepszy czas minuta 26. Ile grałeś w to? Parę dni. Parę dni? Ale graliśmy, nie wiem, no tą konkurencję grałem może łącznie... Minuta 56. O Jezu, ciężko. Bardzo dużo pachołów ominąłem. Ciężko, jak patrzyłem, kurwa, na was. Tragedia. Spociłeś się? Patrząc? Jeszcze nie. Ale śwista mi zakrzesz coś, wiesz? Co? Śwista mi w neuronach. Dawaj X-em. Że jest tutaj X-em możliwość do ogarnięcia tego. Nie wiem, mówi ci w sposób? Jeszcze nie mówię. Ale dobra. Już mi się tutaj połączyło trochę. Ty wiesz, o czym ja mówię. Ja wiem, razem wiemy. Ja wiem. I tu się kładzie, tak? I cały czas R2 na przyspieszeniu. I L2 operujesz sobie, żeby hamował przy zakrętach. Tu jest ten zakręt taki najgorszy. I zobacz, dotknął flagi, a jest minus 3 sekundy. I już druga. No, a druga dotknął. Też. Bo po zewnętrznej. A trzeba po wewnętrznej. Ciężko, kurwa, panowie. Ale zobacz, już ma 115 na godzinę. O, ładnie. No ja to widzę chyba, że robór będzie najbardziej. Najbliżej. Możliwe. Teraz tak. Ja się z 3 razy w tym tak, zdecydowanie w tym nie tak. Nie, już w tym nie. Co w tym nie? Nie będzie miał najlepszego czasu? Już nie. Dlaczego? Ja się wyjebałem dużo razy. Nie, raz chyba. 2 albo 3. Nie. Nie mogę się doczekać swojej próby. Już zaraz. Fajnie, że jest ten rekord do udowodnienia, panowie. Fajnie, że graliście w to kilka dni. Na ostatni przegrał. Ogólnie wiecie, jak jest. Gracie w FIFA cały rok, oglądacie tutoriale. Michał Wczarzak wchodzi, już zmęczony po całym dniu, godzina, nie wiem, północ. Ej, chcecie zagrać w FIFA? Proste. Zakrzew pierwszy, 5-0 przegrywa. Jeszcze ja grałem Manchesterem, a Zakrzew PSG, najlepiej ocenianą drużyną. Potem z Bartkiem, wjechałem Bartkowi, a potem Bartek się odkuł. A nie, pierwszego dnia was ojebałem i wyszedłem chyba. A potem graliśmy jeszcze i było jakoś, że Bartek mi dojebał. Ogólnie my to graliśmy nie w tygodniu parę razy, tylko że my graliśmy całe tak jakby te zawody i to tam wiesz, wszystkie konferencje. No, za z 5 bramek ominąłem na koniec. Z 15 sekund da się jeszcze zrobić. Powtarzamy. Teraz jest minuta 40. To ja? Nie, nie. Minuta 42, no. Czekaj, nie. Dajcie X, mógłby szybciej, ale daj. Presja go zje. Tak, zaraz sekund karnych miałem, ale na koniec przejebałem tyle punktów. Minuta 42. Miałeś zapas w chuj. Dwie te flagi plus upadek. Minuta 42, bo owce się to bardzo pospali, patrz na to. Nie no, tak się nie zaczyna, morda. No, już chujowo. Cenne pół sekundy. Ojojoj, już się pochełpił na... O, kurwa, to ja. Ale jesteście szmiciami, kurwa. Fajnie, jedziemy z nimi. Chodź, Michał. Konkurencja. Dawaj, Michał. No, Waszek się pochełpił na tym rynku. Dawaj, Michał, nie słuchaj ich.
Jedziesz, Michał. 42. Ale śmiecie, kurwa! Ale śmiecie jebane! Kurwa! Dawaj, Michał, kurwa! A ile jest karny za bramkę? 3 sekundy dodają. No to ile zjebałem, ja pierdolę. Ale tam jak wypadłem już z rytmu. Oj, oj, oj. Tu trzeba rozkminić algorytm, patrz. To jest do rozkminienia. To już jest schemat. Cach, cach. Właśnie takim ludziom się wydaje, że to jest schemat, a później mają te 42 na koniec. Wow! Uiii! Jak on to robi? Ale! Tu też robot się wyjebał. Będziesz lepszy od robota. Nie tam. Ty to ile ja tych pachów? Będę lepszy od siebie z pierwszego. Ma może. Dobry czas teraz. Będę lepszy od siebie z pierwszego, no ale to jest za mało. Kurwa. Kurwa. Chciałem powiedzieć minutę 45 na początku, ale lekko uwierzyłem w ciebie, dlatego tu 42 dałem. No, jej. Ale jest niefajny ten tor na początku. Wcale tak dużo nie poprawił. Co no, jest? No 5 sekund to jest sporo. Tak? Jest dobra poprawka. L2. Tak. No i patrz, potem podpowiada fajnie, kurwa. Ja nie muszę hamować tu? Dobrze. O, minąłem. O, nie podpowiedziałeś. Czy zahamować tu, czy nie? Ja nie wiem. Swoja wina. Jest zgrane. Ja wam też mówiłem, kiedy hamować. Ja nie hamuję nic. No to tak. Tu hamować? No. Odpuszczać R2? Dawaj X. Hurra! Ale fajne dźwięki robisz, jakbym był taką wyścigówką. I tu trzeba L2 przy tych pachołkach. I odpuszczasz L2? No powiedz. Myślę, że skoro mu powiesz pączkowi. Nie, ja ogólnie nie hamowałem, ale wydaje mi się, że jak szybko jedziesz, to trzeba nacisnąć L2. Kurwa. Czy właśnie klucz jest z tym, żeby odpuścić L2, byku? Rozkminiłem chyba. Chyba trzeba odpuścić R2. I po prostu bez hamowania nawet ja możesz. Ja najlepszy czas miałem cały czas trzymając R2. No nie, pierdole. Co? Impossible. Serio? Czyli z L2 schamowywałeś, ale na R2. Cały czas trzymałem R2. No to jazda. Dynamit Japonia? Pochełpił się, ale będzie minuta 47. U Robura? U ciebie. On lepiej wchodzi w te zakręty wtedy. Jak co? Jak się L2, no ale wiadomo, że to przyhamuje. Hamuje, no. No ale przynajmniej nie masz straty żadnej, zobacz. No Robur jak końcówy nie zjebie, to będzie... Najszybszy. Minuta 30. Ja myślę, że on znowu w tą bandę wjedzie jak kiedyś. W tą tutaj na zakręcie się wpierdali. Ale poniżej minuta 30 nie ma. Wow, on bardzo zjebał nas. No. To jest 7 sekund różnicy. Dawaj, X. Ode mnie. Hałdowcy 20. No, cieszę się bardzo. Trzeba poniżej minuta 30. Ale trochę kardyk na początku, było paniki. Nie no, ja wierzę, że będziesz chciał minuty 25. Dawaj, jedziemy, zobacz. Robór. Da się to. No lepiej się składa w te zakręty, pewnie traci na prędkości też. Minuta 41. Jak naciska ten X, łapczywie. O, już nie, już chuj, już. A fajnie kurwa, że mi tak robicie, a Roburowi Poczkowi nie. A Roburowi jedzie. Doceniam to, bo będę dzięki temu jeszcze lepszy. No, ale tylko wy widzicie na krótko, że w tej próbie będę gorszy i w kolejnej będę gorszy. Ale zobaczymy, kto wygra ten odcinek. Zobaczymy, kto wygra ten odcinek.
Slalomem, kurwa! Zobaczymy, kto wygra ten odcinek, kurwa. Zobaczymy, kto wygra nie ten ta odcinek. Trasa, kurwa, panie. Pokorę w sobie. A nagrywa się? Tak fajnie właśnie... Nie traci tak na prędkości właśnie na tym. Dobrze, można używać. Ale 200 się rozpędzić tutaj? Nie, nie wiem, jak tutaj. Nie wiem, gdzie tu się tak rozpędzić no. Można. Dzięki za motywację. No już chuj. Dzięki za motywację do kolejnego przejazdu. Nie ma sprawa, ale... Byłem tak zbulwersowany, że musiałem się nad tym mocno zastanowić i wiem, jak już tutaj minuta 47, zjeżdżać. 7, tak jak powiedziałem za pierwszym, ale będzie minuta 40... O, może 7 nawet. No. Nie no, to jest nieistotny przejazd. Jaki istotny? Każdy to jest pomoc do istotnego przejazdu, ale to nie jest istotny przejazd. Ale będziesz się z każdym zjazdem bardziej podpalał i będą tylko gorsze wyniki. Nie. No. Ciekawe mnie to, jak tutaj tak dobrze zjechał. Hmm. Trochę mnie to wkurwia, że tak dobrze zjechał ten pierwszy segment. Nie powiem, bo tak naśmiewacie się ze mnie. Dzisiaj nie mam ochoty mieć stoickiego nastawienia i tak się podkurwiam tym, że mu dobrze idzie na przykład. Ładnie idzie, ładnie. No chuj dobrze, kurwa ty. No. Na spokojnie, L2 widzę jest grane. Nie wychodzi z trasy, dobrze, dobrze. Tu musisz stracić tą prędkość. Ciekawe, czy się wypierdolisz warto. Zaraz. Nie, nie. Może nie, może masz to już, nie? To już łatwy odcinek. Strasznie ciężko. Oj, bardzo dobrze ci idzie. Oj, chyba nie masz szans nawet, żebyś się wywrócił już do końca, co dopiero ominął jakiś pachołek. Ciężko jest końcówę. Idealnie to robisz. Perfekcyjnie, nie da się lepiej tego robić. O ten moment. O, tego lepiej nie widziałem, że ktoś zrobił ten odcinek. I idziesz na rekord. No. O, jest rekord, jest. Dobra, trzeba pobić go. Pytanie, czy jest poniżej. Patrz w ogóle, jaki czas. Poniżej. No ładnie. Mega czas. No, bardzo ładnie. X, dawaj. 28,95. Macie tutaj, kurwa, piękny to już jest prosty temat. Ty musisz połączyć do minuty 25. To już jest prosty temat, jak to zrobić. Myślę, że ty dałeś podpowiedzi, które nam przyspieszają progres. O, słabo chyba zacząłem już. On zaczął mówić, żeby tu klikać. Ale nie powiem, dużo farta w środku. Łatwy, wie, nie chciałeś dać się... O2. Ciekawe. W rezonans spadłem jakiś, a plus karne cudem. Plus 3. Nie. Bo chyba spowalniałem, ale nie miałem karnego. Myślę, no, że to było to. Karnego karnego. No. Bo tam jeszcze można dużo szybciej, bo ja w taki rezonans tam wpadłem w połowie, że karne. Musiałem się spowalniać mocno. No nie, za ostro chcę. Nie twój dzień, nie twoja próba. Tu się pewnie wyjebie. No. No i kurwa wykrakałeś! Ale wiecie, kurwa! Nie wykrakałem, bo ja już to widziałem. Patrz, ale może miał. Bo to już się stało. To się dzieje cały czas. Tylko twoje oczy, które są połączone z żelkiem tym, co masz pod czaszką, widzą to tylko tu raz. Nie, to się no, raz na początku zjebałem. Twoje narządy widzą to tylko raz, twoje peryferie, ale... Za minuta 40. Teraz? Teraz? Minuta 25. Teraz wjeżdża na salon. Chciałem prędkość złapać, tam coś... dobrze kombinowałem. Nie wiesz można wiecznie L2 naciskać. To dawaj krzycz, to krzycz wiesz? Mi, że chujowo robię. No po prostu prosto, no chciałem się rozpędzać ciągle. Prosto też. Możesz krzyczeć? Bo ogólnie można, tylko ja nie można... Ja teraz zachowuję stoicki spokój, żebyś ty się nie musiał o, spóźniłem coś. Żebyś nie musiał podpalać się i na spokojnie sobie zjechał po prostu, nie? Nie mam kontroli. A spróbuj właśnie solidnie. Nie lubię tej kamery tak. Patrz, ładnie, ładnie, ładnie. Widzisz już jak lecisz? Bez parcia na rekord. Tylko nie potknąłem, nie... Czasem opuść się dwa. O, już chuj, już się podjarł. Co? Dobrze jedzie. Nie, już się chyba pesymistycznie do niego podchodzisz. Zaraz jebnie. No już nie, to nie. O, widzę, popada w kolejny. Już się mówcie, mówcie mi, kurwa. Już się mowa. O, tak. Dawajcie, dajcie mi kawałek duszy. Zaraz, tutaj, zaraz. Dajcie mi kawałek duszy? Zamota się zaraz. No, patrz, bo jakaś górka i nie będzie wiedział, w którą stronę. Tu. 120 już nie przelewki. Dajcie mi kawałek duszy? Zwolnij trochę. No. Daj mi swoje, Bartek, powiedz coś.
Nie mam jeszcze twojej. Górka? Górka? Ja jestem zwierzący. Nie, no zobacz to, już tutaj już się pogubi. Widzę. Nie, chyba jak odpalił reakcję. Już chuj. Jedna po prostu zła decyzja, nie? Jedno zastanowienie się dłużej i chuj. Ostatnia prosta. No nic, kurwa, był potencjał. Ale naprawdę na ostatniej prostej w zasadzie. No zobacz, z upadkiem mam minutę 33. No, ale bliżej do minuty 40 niż do 25. Kurwa, ale zaraz porobimy ich. O, chyba wypierdolka zaraz będzie, czuję to. Czuć wyjebkę. Rozkminiam to lepiej niż ostatnio. I tutaj jest ten moment, uwaga, uważaj na ten moment. A to jeszcze nie tutaj. No. Oj, kurwa. Wydobrzyłem. Chciałem za szybko. No trudno. Ostrzy. Znaczy już przestałem wierzyć w siebie. No, koniec. Znaczy po tamtym błędzie już sądziłem, startujesz, że i tak nie pobiję rekordu. Nie, no tutaj już zobacz. To jeszcze zatrzymać. Startem. Żeby nagrywania nie włączyć zaraz. O matko, no jaki to jest typ, kurwa. Ciężki człowiek, co? Ciężki typ, kurwa, no. Wyłączył tak jak kiedyś. Wyłączyłem nagrywanie. No kurwa, no typ jest... Nagrywanie jest włączone teraz? Nie wiem, Bartek, kurwa, no nie jest, nie? Rozpoczynam. Masz po prawej. Kurwa, ciężki typ. Dobra. Ale to on kliknął, czy... Dobra, już wjeźdź do mety, kurwa. Ale patrz, bo ja chciałem to kliknąć i on kliknął. Ja mam dwie rzeczy. Weź cofnij, szybciej jak weźmiemy indywidualne i teraz jak będziecie mieli start, to można cofnąć od razu do startu. Nagrywa? Nagrywa, no. Nix. Nagrywa. Ogólnie nie lubię tej kamery, kurwa. Jak zrobię jakiś błąd, to chyba kończę od razu. Powinna być nieco z góry ta kamera, żeby widzieć dalej tor. To było fajne, ale z drugiej strony ten skoczek nie widzi tego, nie? Właśnie. Znaczy ten zjazdator, zjeżdżacz. Bo ty miałeś rekord, jak nie popełniałeś żadnego błędu. No, rozmawiajmy się obraz. Ja myślę, że zrobię tak, jak jakiś błąd będzie, to już nie ma co jechać dalej. Patrz. Ty. Robór na rekord, ale pochełpij się i się wypierdoli na końcówce, wiesz? No ja czuję, że się wyjebie robór w tej próbie. Ale to czuć, nawet to tutaj już po zakrętach. Tak? On tam w tą bandę się wpierdoli co zawsze. To na przy końcu taka jest. A tutaj zaraz za bardzo skręci w lewo, mi go odbije, będzie musiał korygować, kompensować i się wpierdoli koniec końców. Tak, najgorzej jest... Kurwa. Wypaść z tego rytmu ciasnoty tak zwanej. Tak. I zwalnia się też tak. A więc jak 120 nie jedzie. Dobra. O, tutaj ładnie to. No nie, właśnie. No! Nie. O, ty! To, ty tu miałeś bandę zwykle, dobrze. O. I teraz, żebyś tylko nie ominął. Nie omiń. Ale nadal to nie jest 25. Motywację. Patrz! Ale nie jest 25. No. Pięknie. Ale napierdała mi serce. No to na razie... Owca minuta 37. Na razie tylko owca minuta nie zszedł. 17? To co na razie tylko owca nie zszedł, nie? Minuta 37 owca. Bo dalej ma w sobie te wkurwienie z pierwszej rundy. No spójrz, zobacz jak on to rozpierdol i pada. No. Najgorzej to też załączyć takiego tryharda jak ma teraz owca. No zobacz co się dzieje. Że tak jednak się wytrącał wtedy ten człowiek. No. Odpalił się. Odpałka. Kurwa! Ale kurwa! Ale się kurwa odpalił! Dawaj jeszcze raz, no. Kurwa! Dobra, bez podpałki. Już.
Serek kiri. To jest serek kiri. Tutaj jest lajcik w chuj, To jest lajcik fuj. Nie, no masz już minutę, a nawet nie jesteś na takiej skoczni. To jest lajcik fuj. Jeszcze ile osób coś tam zakrzew pierdoli. No bo pierdolił i jest chujem pierdolą. Jest chujem jebanym w dupę. O! Kurwa! Dobra, Jarobura, weź teraz połącz sobie neurony po tych dwóch próbach. Kurwa, żarty dobra. Się skończyły. Ja muszę na Szocha pójść i przed rekordem Szocha. Weź jeszcze teraz tutoriale oglądaj. Hard. Nie mam telefonu jak coś. Ta, na pewno, no. Nagrywanie jest sprawdził robot, czy się nagrywa? Jak się sprawdza? Po lewy ten mały przycisk. Ten. Tak, no. Dobra, leci. Nie. No, tak ci się narty trzęsą, że zaraz bandę czuję. 3 sekundy i to dupa dało. O, bardzo o, uuu, super. No dawaj zakrzew, pochwal. Nie będzie rekordu. Pochwal pączka. Kurwa, zajebiście. 8:40. Ja pierdolę, ty pączu. Ładnie. O, teraz ładnie. Ale ja już lecę, no albo rekord, albo nic. No co mi da wolne przejechanie? Dobrze robisz. Odchyłka i jazda z kurwami. Już chuj, już ten jeden jeździ. Dobra tam. Patrz. Już chuj, już się śmieję, to już przejeba. No co? Wychodzi na lewo. Nie, już. Ależ idealnie, kurwa. Podśrodkowa siła mnie pcha. Będzie ciężkie do pobicia. Trzeba to teraz przełknąć gorzki smak porażki. To teraz. Ale jeszcze mamy szansę. Czy on tak grał? Dusza! Czy on wygrał? Dusza zagrzewa! Nie zagrzewał! Mam twoja energia życiowa. No, staj się mocny. Trzy lata młodszy jak chuj. Czujesz, że jestem młodszy? Ale a ty 3 lata starszy. Ty zakrzew siwe włosy. Masz 27 lat, a ja 27 lat. Masz 27 i ja mam 27. Cześć, co się stało? Ale zobacz jaki spokojny. Ale zobacz jaki spokojny jest teraz. Jak 27-latek, nie? Zmienił mu się charakter już. No. Każdą poprawą naszego czasu. Zakrzew 27 się starzeje. To 27 to dobry wiek Zakrzew. Zakrzew zmienił, poznał Amerykankę i zmienił w urzędzie imię i nazwisko na Jason Pokora, nie? Znaczy na Jason zmienił, bo ona już się nazywała Pokora. Ale jej matka też była Polką, tylko już drugie pokolenie w Stanach. Z mojego pierdolenia byś nie sył poniżej 26. No oczywiście, że tak. Ale co nie zmienia faktu, że molekuły twoją duszę wciągnąłem.
Po prostu. To tak działa, no to nie jest ale... za darmo. Nienawiść nie jest darmowa. Dla mnie to tylko zaszczyt. Masz sobie moją duszę. No. A dawaj, czyli... plancha może zrobić. Teraz? No. Nie, nogi mam cały czas. Niestety. A jak twoje nogi? Kurwa, wielkie takie. Plus mam... trzy. Jak ta pogarda już, nie? Minuta 25. No nie ma. Dobrze mi z tym, nie chcę być dobrym bohaterem w tym odcinku. Chcę, żeby mnie zhejtowano. Ale wiesz, że ja mogę cię pobić. Chcę być złym bohaterem w tym odcinku. Ale ja cię próbuję. Śmieję się z ciebie. Ominąłeś pachołek trzeci o półtora metra. Przy dziewiątej próbie. Ogólnie 25 nie zostało zrobione, nie? Zejść poniżej. Jest 25-15. No. Ale zakrzew 26. Nie, no tak, no zakrzewa to jakby nie patrzeć na to. 4 dni chłopak spędził na tym stoku, nie? Jakby nie patrzeć. Dawaj Michał, pokaż, że to nie było jednorazowy strzał. Że dasz radę, że umiesz. Na odchyłce. No. Co, czas na strzał? Nie chyba. Na odchyłeczce patrz. O, tutaj fajnie, patrzcie. Nie, nie, to nic, się jeszcze nie stało. Już się stało. Już się stało. Już chuj. No. To tylko raz. Ale jeszcze raz chcę, poczekaj, jeszcze raz. Ostatni raz. Patrz, cały czas bez hamowania. Jeszcze by. I dlaczego, kurwa? Nie kończcie tego. No ale poczekaj, jeszcze raz. Kurwa! Ta barierka. Czemu tyle razy? Nawet to nie było błąd. Ja specjalnie wjechałem. Nie, że prowadzi, to jeszcze najwięcej. To jest zjebane. Najwięcej gra. Ale to jest zjebane, że ta barierka była, no. Panowie, no. Jesteś liderem, to daj nam się dogonić. Więcej razy zagrałeś ode mnie na przykład z tym zjazdem. No. Dobra, ostatni zjazd. Robur jak był liderem, to dał nam grać i nie grać. No już wam daję, bo chcę, wiecie, zrobić fajny czas. No ale masz dobry, najlepszy masz. To jest wszystko bez hamowania teraz, panowie. Nie hamuję. No nie wiem, zobaczymy. Tutaj przyhamuję, bo już się wymykało spod kontroli to no, wszystko. No idzie szybko, 130 na godzinę prawie masz, pojebana prędkość już. Już trzeba uważać. Lepiej na zakrętach. Spokojnie. Już się wytrącił z równowagi, chłopak, co to? Mocna końcówka musi być. Mocna końcówka bez hamowania. Kurwa. Będzie. Co się odjebało? Weź! Poniżej. Hello! Na razie! O kurwa! On tak. Mela, kurwa! Co mówiłem na początku odcinka? Ostatnia próba. Zawsze tak jest. Zaczynam. Bardzo mi ciężko to idzie, przyznaję. Ciężko mi jest nową rzecz ogarnąć. Ale jak już zaczynam ogarniać, to będzie dobrze, no. Kurwa. Ale jeszcze możesz zejść poniżej tego. To 120. Tu nie trzeba hamować. No nie, nie, nie. Jeszcze przewidujesz, widzisz, bo przewidziałeś. Zakrzew nas. No, wręcz wy mówicie, że on ten, a on nam zepsuł te wyniki tym hamowaniem. Teraz już możesz no. Się nastawiać. Zobacz, masz 120 na godzinę zaraz. O czym mówisz, że ja 130 miałem w ogóle. 128 miałeś. 128 na godzinę? No, miałeś też tyle. No i zobacz. Ciekawe, co? Tu sobie przyhamuję. Tu tak, tu trzeba. Dobrze. I mocną końcówkę zaraz będzie. Tu już nie hamuj. Tu już musisz bez hamowania zjeżdżać. Aj. Ale... Pachoły cię spowolniły trochę. I pytanie... Kurwa mać, kurwa, i to kurwa! Ale poczekaj, kurwa! Poczekaj, kurwa! Na sedle, kurwa! Poczekaj, kurwa! Strzelałeś, ja widziałem. Tak? 9-8. Tak, kurwa! Ale dobrze, kurwa, ja się dobrze, cieszę! Kurwa, ale ten, musiałem ten wyszedł, kurwa! A ten gdzie, to kurwa, to chodziło, kurwa! Dziom jest! Ej, o to mi ja chodziło, może. Trzy razy, nie. Ale widzisz, jak ci podpowiedziałem? Kurwa, i od razu! Od razu i myślę, że teraz ta minuta 25 to w ogóle jest... tam nie trzeba hamować, no, kurwa! Trzeba. Czasami tam dwa, no, kurwa! Kurwa! Ty, nagrywa się na pewno? No. No. A tu na PlayStation? Widzieliśmy, jak wychodziłeś na szczotę. To się nagrywało.
127, ale tu więcej masz prędkości niż Robur. Aj, kurwa, miałeś potencjał, chłopaku, bo tu Robur na przykład widziałem, że miał chwilę 128 i nagle mu spadła. Musisz już to powtórzyć, a tutaj, ale ten zakręt, ja trochę przyhamowałem, się okazało, że za mało przyhamowałem. No. To tam jeszcze mocniej trzeba. Sprawdź, czy nagrywa jeszcze. Chyba za, ale nie, też za późno nagrywa. Skręt. Bo ja wiem, że jak ktoś z nas teraz jeszcze pobije, to reszta nie wyjdzie stąd, do jutra będziemy grać. I chciałbym to zobaczyć, na przykład ja pobijam i owca siedzi, kurwa, i siedzi. No nie, no musimy zaraz chyba jechać. No wiem, trzeba, ale jeszcze trochę. Chociaż może poczekają na nas. Mów, gdzie prędkość? 27. 8. I na tym się wyjechałem. Zobacz, jak długo przyhamowałem. 24, 119. Tu już nie hamuje, tu już nie hamuje. Nie. Nie ma opcji. Chyba będzie rekord. Będzie chyba rekord, chyba rekord. Jest. A ile ty miałeś? 24,71 chyba. Kurwa mać. Roburowi, tak. Ale jak zapierdalał, co? Na tym łuku to na dłużej przytrzymałeś, Kamule? Tak, tam na tym łuku, tylko żeby trajektorię znaleźć. I to nie jest koniecznie tak, że on hamuje mu prędkość. Jak krótko przyhamujesz, to mam wręcz wrażenie, że on łapie tą prędkość. Może być odśrodkowa. No. Na łuku może łapać, bo odśrodkowa idzie. Znaczy nie na łuku, jak jest lekki zakręt i zrobisz no tak, tylko L2? To on tak wystrzeliwuje trochę. Więc nie wiem, czy... Bo bardzo dużo pachołków miałem bez takiego lekkiego L2. Nie wiem, czy się bardziej opłaca, trzeba by było zbadać. Czy bardziej się opłaca dać leciutkie L2. Zaakcentować na każdym, nie? Bo nawet to, co stracisz, to zyskasz, że nie robisz łuku dużego. No, ale ten przejazd to już teraz jak jeździmy, to jak na krechę praktycznie, nie? Jak się jeździło na narty, na obozy i się zjeżdżało na krechę i później gonił wychowawca, krechę, żeby no nie zjeżdżać na krechę, to już jest ta akcja. To jest taka prędkość maksymalna raczej. No zobacz, to 128 jest tu maksymalną prędkością. 129! Jest, kurwa, trzymaj ją. Ty. Będzie rekord. Czyli L2 przyspiesza. Ja nie naciskam L2 w ogóle. W ogóle? Widzisz, nie przyspiesz. Tu. Tylko. No dobra. Teraz o kurwa, panie, jest dobrze, w chuj. Dobrze, trzymasz się toru. O chuj, no będzie rekord w chuj. Będzie rekord w chuj. Kurwa! Tylko się nie wyjebać. Kurwa! Rozpierdol go! Kurwa! Jedziemy dalej, kurwa. Karawana jedzie dalej, kurwa. Ja pierdolę. Kurwa, kocham. Kurwa, w tych odcinkach. Kurwa, macie, ale odcinki idą równo, co? 22,92. Zobacz, zakrzep jest 3 sekundy, kurwa. No ale ile wygracie, no, wiesz? No, 3 dni krócej. Już więcej razy zagraliście w to pod rząd niż światem. Ty już nie pamiętasz, bo jesteś 4 lata starszy. To dawno było. Ty, zakrzep już ma 35 lat, kurwa. No, już nawet nie wiesz, co mówisz. Powodzenia, kurwa, panowie. A na początku tego odcinka nie zejdziecie poniżej 26. Tam 5, nie? Pozwolę se. Ogólnie była rozpina, żeby wam dać minuta 20 i dla nas to już było takie, że nie, no nie dawajmy, bo to już... Chciałeś się do rana. A da się? Widzieliście na YouTubie, że ktoś zjechał? Nie, nie widzieliśmy. W ogóle ogólnie nie ma tej gry. Nie przyznanie ma rekordu. No serio, tego kurwa, chciałeś po tym dobra, próbował. Ostatnia próba, jak nie, to Robur wygrywa, zajebisty odcinek. Wiadomo, szkoda, że się nie wygrało. Kurwa, ale fajnie, myślałem, że zakrzew, że wygrasz. Zakrzewa ten czas jest pobity. Zobaczmy, ostatni przejazd. Patrz, wyjebka. Adwerba. W ogóle wiesz, rekord zrobiłem tutaj, zanim wy przyszliście, nie? 4 próby. Dobry start. 4 próby i to też, nie? Idziemy sobie, nie? A ty patrz, musiałeś próbować, zobacz, ileś też musiałem tutaj podpowiadać, nie? Żebyś tam wiedział, jak się jedzie. Coś tam zakrzew mówi, a ja zobacz, dobra, najwyżej się wyjebie i co? Nic się nie stanie, życie będzie się toczyć dalej, tak? Zobacz, jedziemy sobie tutaj, fajnie, wszystko.
podziwiamy krajobrazy, tutaj leciutko sobie wyrównamy, też fajny tor mamy, co? Bardzo fajny tor trzymamy, co? O, tak trzeba było to przejechać właśnie, właśnie w ten sposób. Zaraz lewo i skrawa. Na spokojnie. Lewo. Tu jest okazja na 130. Ja pierdolę, trzeba iść! Kurwa. Kurwa. No kurwa! Kurwa. No to już jest chuj w dupę, nie? Ale już masz 118 na godzinę, to już wytrąciłeś. Aaaa, kurwa, ale zobaczmy, tak z ciekawości, nie? Z takim błędem, nie? Oj tam. Kurwa, no ja zrobię to, no muszę przejechać, jak pójdziecie na jedzie. Ale to ostatni był. No nie, no nie, no dzięki, dzięki. Zapominamy o konkursie. Jedźcie, jedźcie, wydać mi. Jest. O, no przypomnij. Tak jest, konkursik. Robor, trzeba subskrybować kanał, zostawić komentarz z serca i łapeczkę. Nie, no nie wierzę, że odejdzie. Ej, obstawiajmy, pokonacie dzisiaj czy nie? Ja nie wierzę, nie pokonam. Nie ma opcji. Najwyżej zadzwonię na FaceTime. Czas zrobiłem. Serio, bardzo dobry czas. Tylko weź nie zasłaniaj teraz. On nie ma takiej linii fajnej w tej grze. I prędkość go nie uratuje, bo nie ma tej linii. Czemu takiej. Nie mogę ten? Ciaśnij trzeba, no. Za szeroko. Nie, prędkość miałem idealną linię. Ale nie robisz tak... No nie, przy tych chorągiewkach nie jeździsz, tylko jakby środkiem pola. Co? Mi się wydaje, że powodzenia. To jest twoja rzecz, nie jesteś do tego stworzony, elo. Kurwa, kocham wygrywać! O, no dobra, ostatnia próba. 5 minut na karcie, więc to... 5 minut na karcie? To jest fajny wyznacznik. Czekaj, ja, czyli... Się aparat. Gdzie jest kap? Ostatnia próba to jest. Czy to będzie ten? Myślę, że ten. To będzie ten? To kurwa chuj powiedział, że nie mam idealnej linii. To kawał chuja jebanego. No dlaczego to jest plus 3? Czekaj, wyluzuję tutaj. A się kurwa wytrąciłem. Kurwa! Ile? 3 minuty na karcie? Jest szansa jeszcze. A co mówisz, co? Usłyszałem, że powiedziałeś, że na luzie. To jest serio, zobaczyłem ten luz. No ja teraz jestem luźny, nie? Tylko się zgubiłeś. Coś za luźno było. Ile tam jest na karcie? A nie, 2 minuty teraz. Ostatni zjazd. To jest ostatni próba. Czekaj, a nie było na stojąco? Zawsze? To najlepsze? Robiliśmy zawsze ślubowanie na stojąco. Daj się poprowadzić. To jest ta próba. Idealnie, to jest ta próba. Pozwól, że powiem ci, dlaczego tutaj jesteś. Wiesz coś. Tego, co wiesz, nie możesz wyjaśnić, ale czujesz to. Czułeś to przez cały odcinek. Coś jest z nim nie tak. Nie wiesz co, ale coś jest. Jak drzazga w twoim umyśle, doprowadzająca cię do szaleństwa. To uczucie doprowadziło mnie do ciebie. Wiesz, o czym mówię? Powiedz mi, co to znaczy prawdziwe? Jak możesz zdefiniować rzeczywistość? Jeśli mówisz o tym, co możesz poczuć, co możesz powąchać, spróbować lub zobaczyć, to rzeczywistość jest tylko elektrycznymi impulsami interpretowanymi przez twój mózg. Coś ci pokażę. Czy widziałeś moment, w którym przypadkowo numer na koszulce się zmienia? Czy na pewno wszystkie czasy, które widziałeś, pokrywają się z tym, co mówili chłopaki?
Serio myślisz, że przypadkowo ustawiłem kamerę akurat tam, gdzie powinna być nazwa gracza? Co jeśli powiedziałbym ci, że... te wszystkie czasy to wykręcił Zakrzyw? Niestety WK Gaming to nie tylko kanał. To pasmo nieustannych porażek. To świat, który postawiono ci przed oczami, by przesłonić prawdę. A prawda jest taka, że zawsze się coś spierdoli. Czy owca pobił rekord? A czy po tym wszystkim, co ci powiedziałem, uwierzyłbyś mi?